Więc siemanko ludziska, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj będzie vlog, którego tak naprawdę miało nie być na moim kanale. Tylko po prostu Maciek, mój dobry kolega, którego Instagrama możecie wbijać, pierwsza linka w opisie, wziął mi kamerę, bo spytał się, czy po prostu może pochodzić i ponagrywać. Ja powiedziałem, no spoko, znamy się, jak chcesz i ponagrywać sobie, chcesz wejść w taką moją rolę, no to dobra, wziął i zaczął nagrywać. Nagrał naprawdę bardzo dużo fajnych wstawek. Nagraliśmy też kilka wstawek, gdzie coś robiłem, typu kupowałem jakąś rzecz. Także mam nadzieję, że taki krótki vlog wam się spodoba. Nie wiem w sumie jaka długość tego filmu wyjdzie, ale nawet na Hype Markecie było w porządku. Fakt, że przyjechałem dopiero około 14:30 i nie miałem dużo czasu na zwiedzenie całej imprezy, ale targi były naprawdę fajne i to była moja pierwsza edycja, na której byłem, także myślę, że było naprawdę w porządku i była fajna atmosferka. Także ja was bez przedłużania zapraszam do oglądania, wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam wleciała właśnie fota z Hype Marketu i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Ja się z wami żegnam, miłego oglądania filmu i widzimy się już jutro w sumie na kolejnym odcinku. Dobra ludzie, Byki tutaj, ile masz lat? Ja mam 12 niedawno. Ja mam 11. A 7. Ty? 7. No po prostu szacunek, serio. Fajne piciki i chcieli zareklamować się. Chciałem zareklamować. To jest najlepszy sklep w Katowicach, tylko i wyłącznie. Najlepszy sklep w Katowicach i nie przez internet, tylko jest normalny sklep w Katowicach na Wojewódzkiej 30 i to jest Drop Mine. Ogólnie Hype Store, rozstawiałem się i słuchajcie, to są chłopaki, podbili do mnie przed chwilą i się pytają, czy mam jeszcze portfel, ja im pokazuję, więc tak, szacunek. Dokładnie tak. I tradycyjnie ze Solta muszę wziąć. Zapraszamy do Hype Store for All, podajcie na Instagrama. Dokładnie, nie no, fajne stanowisko. Dobra ludzie, nowe dzisiejsze Easy z dropu, ziom tutaj nam pokaże. Ładne. Myślałem, że będą gorsze. One są na żywo spoko, wiesz? Na żywo są git. Nie, no ładne. O, fajna bluza. Czemu już takiej nie mam? Niedługo będziesz miał. Mam nadzieję. Pozdrawiam. Masz coś do powiedzenia? Czy ja mam coś do powiedzenia? Jebla idzie dostać, trzymajcie się w tej Warszawie, elo. Pozdrawiam mamę. To jest pan, który mi bardzo pomaga. Witam, witam. Mieliście płatki, bardzo popularne. I słuchajcie, dogadałem się, że jak zrobimy sobie wspólnie zdjęcie, to kupię płatkę od ciebie po tej za styl. Dobra, lecimy. Pokaż swoje, a ty masz stanowisko jakieś? Tak, mamy wspólne. Dobra, lecimy. Bo ja reklamę robię, co nie? To jest kanał The Magnat, w opisie będzie. Tak, wbijać. Stanowisko ma. Uwaga. Streamki. Grail, dawajcie na 44 mordy. Fajne te płatki, co nie? Zobaczcie ile. Przedstawisz mi ofertę. Tu są te, tam są płatki. No i co? Co sugerujesz? Co proponujesz? Jaką dla ciebie będzie specjalną ofertę? No. Kurde, no nie wiem, muszę przemyśleć. A jaka jest ogólnie cena ich tak? 7 dyszek. Dobra ludzie, kupiłem płateczki, nieważne za ile. Dżentelmeni o pieniądzach nie gadają. Deal dobity. Mamy płateczki, zjemy je na kolację dzisiaj. Lecimy się kupić dalej. Siemano, nazywam się Kamil, jesteśmy na moim stanowisku. Sezam, tak się prezentuje mój cały asortyment. Dobiłem targu, dobiłem pięknej współpracy, stary. Podszedłem, powiedziałem, że fajna firma i dali mi dwie koszulki. Nie kupiłem, dostałem. Bo ja nie kupuję, jestem youtuberem, ja dostaję. Quality. Fajna firma. Instagram tutaj na ekranie teraz. Bo 100% bawełny podobno tam mają w koszulkach czy coś. Siema, miesiąc temu założyłem z moim ziomalem sklep instagramowy Black Offer. Wypuściliśmy na specjalnie na ten event bluzy, jak one wyglądają. Są naprawdę przyjemne. W naszym stanowisku możecie znaleźć m.in. Dawisy niskie, Dawisy wysokie. Jeszcze o wiele więcej innych temów. Jest to już końcówka itemu, czyli końcówka eventu, ale naprawdę dużo się sprzedało. Jesteśmy z tego pozytywnie zadowoleni, więc na pewno będziemy jeszcze się wystawiać na innych eventach. Siema. Ogólnie myślałem, że nic nie będę kupował dzisiaj na Hype Markecie, ale zobaczyłem koszulkę z Palasa, która urzekła moje. Już mam jedną dziewczynę, także idę ją kupić, żeby wiecie. Już daję. No dobra, ja myślę, że to 3, a to 4. Proszę. A za co? Za koszulkę 350. Aha, dobra. Najlepsze stoisko. Masz dorzucone też dwie flepy. O,
dziewczynki. Nie chcę Bagiego tam skamować, jeszcze go zareklamuję, bo jestem bardzo dobry. O kurde, czekajcie, bo tu się coś dzieje. Montażysta wrzuca film. Oczywiście wbijajcie Bagi Community. Jeszcze wlepkę dam elegancką. Ja zdałam. Tak, dobra. To dziękuję bardzo, Dim. I wpadaj na live'a. Będę. Ja już mówiłem Pitboy, że czekam na live'a. Widzisz, jaki kochany. Banajcie tutaj najlepsze stoisko. I to koniec, no, na tyle z moich zakupów, ponieważ za wyświetlenia przyszło mi 800 zł za jeden miesiąc. Także jeszcze musi starczyć na jedzenie. How much is your outfit? Dobra. Buty, prawisy. Ucięte. Ucięte prawisy. Yeah. Nie, stary, ale co robisz z prawisami? No, pociąłem je. No. Dobra, co to za spodnie? Gucci, Gucci, spodnie z Zary. Mów cenowo, stary. Belt Gucci 1100, Tis z Places Faces, koło 200, Easy, koło 1,5 koła, torba, 1,5 koła, shoulder, 2800, portfel, 1000 coś, w środku mam. Trochę hajsu i dzisiaj rozdamy bezdomne. 1750, 680, 670, 150, 340, to ogólnie około 500, to 700. I hoodie ogólnie WT 1500, kurtka za retail 1100. North Face. Ej, ogólnie to Artur i Nikolas próbują płatków pierwszy raz, opinia. Pakujemy takie chipsy orzechowe? No, z Biedronki. Niedobre, niedobre. Słodkie i orzechowe, nie, niedobre. Ja bym tego nie mówię, ale fajne pudełko. Pierwsze pytanie, jak się poznaliśmy? Jak się poznaliśmy? No. Podrywał mnie na McFlary. Udało mi się? No jak dobra, właśnie jesteś. Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co tu się dzieje. To jest moje LPU, patrzcie. Kupiłem płatki słynnego rapera. Idziemy, idziemy. Nie mamy czasu, bo się już kończy tutaj. Generalnie super atmosfera, mnóstwo ludzi, zajebisty event. Market bardzo mi się podoba. Co ciekawe i co się mnie zaskoczyło, to jest to, że cały event jest bardzo jakby dużo. Wcześniej eventy były znacznie mniejsze, a tutaj widzimy taki bardziej amerykański styl, ponieważ mamy i hangar większy i mamy dużo przestrzeni, dużo wystawców, mi się mega podoba. Dużo par kupiłem, w miarę trochę sprzedałem i jestem mega zadowolony z eventu. Wzywam cię na pojedynek FEMMA. Doj, doj. Au, taekwondo. O, już, już, normalnie to co takie wziąłem, a ona już. Au, ale masz zimne ręce. Dobra, kiedyś ci je pobiję. Tak? No. Boję się ciebie, kurwa. Cześć, małe litro dzisiaj, nie, nie, idziemy sobie do lumpa z Nesterem. Ten lump piątek to jest fajna seria. Będzie druga seria, lubię drugi sezon. To oglądać. Drugi sezon będzie. O, 29 fajnie. Będzie pierwszy odcinek. Mój ulubiony youtuber wrzuci drugi sezon. A wiesz, sezon. Że kupiłem ten? Znaczy kamerę już i też zaczynam? Ale miałeś to zacząć w tamtym wrześniu. Nie.
Thank you.